W tym filmie pokażę, jak z poziomu menu drukarki zresetować licznik zużycia tonera Brother TN247 na przykładzie drukarki DCP L3550CDW. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Wciśnij przycisk domek. Ekran drukarki podświetli się. Aby wywołać menu resetujące, unieś lekko pokrywę drukarki. Zobaczysz komunikat informujący o podniesionej pokrywie. Zignoruj go. Następnie wciśnij równocześnie przyciski wstecz oraz X, po czym jeszcze raz wciśnij sam przycisk wstecz. Na ekranie pojawi się lista tonerów do zresetowania. Pierwsza litera symbolu oznacza kolor. K to czarny, C cyjan, M magenta oraz Y żółty. Z kolei końcowe litery STD oznaczają toner o standardowej wydajności, TN243. Natomiast HC toner o zwiększonej wydajności, TN247. Wybierz odpowiednią pozycję z listy, a następnie zatwierdź wybór klikając tak. Na ekranie wyświetli się ponownie lista tonerów. Możesz zresetować kolejny kolor. Gdy zresetujesz wszystkie tonery, które chciałeś, wciśnij przycisk wstecz, aby przejść do głównego ekranu. Następnie domknij pokrywę drukarki. Zobaczysz, że ikony przedstawiające zresetowane tonery pokazują pełną pojemność.